Cześć, YouTube, z tej strony Daniel Woryta, kanał Programista Frontend. W dzisiejszym odcinku chciałem podzielić się z Wami moimi przemyśleniami na temat tego, w jaki sposób możecie sobie ułatwić zdobycie swojej pierwszej pracy w branży IT w roku 2024. Dlaczego jest tak ciężko, albo nie jest ciężko i są to tylko jakieś tam przekomarzania się ludzi będących w branży. Także jeżeli jesteście ciekawi moich przemyśleń na ten temat, zapraszam serdecznie do odcinka. Najpierw zagram rolę tego, który przyczynia się jakby do, może nie przyczynia, tylko zgadza się z tym, co mówią osoby, które mówią, że dzisiaj jest dużo ciężej dostać swoją pierwszą pracę w branży IT jako programista junior. I zacznę może od tezy, która miałaby udowodnić to, co twierdzą właśnie takie osoby, że dzisiaj jest dla juniorów jest ciężej. Nie mówię, że ja sam jestem. Na koniec odcinka dowiecie się, jakie zdania na ten temat mam ja sam. Natomiast teraz postaram się wcielić w rolę osoby, która myśli o tym, że na dzień dzisiejszy juniorom jest dużo ciężej dostać swoją pierwszą pracę. I argumentami przemawiającymi za tym, żeby głębiej się zastanowić, musimy wrócić troszeczkę do korzeni. Skąd wziął się aktualny system, skąd wziął się aktualny status na rynku pracy w branży IT i myślę, że dużo rozpoczął problem COVID-u. Podczas COVID-u dużo osób zaczęło siedzieć w domach, tak? I w tym momencie znacząco wzrosł popyt na usługi firm IT, firm informatycznych, takie jak Facebook. Wszystkie duże firmy zatrudniały wtedy na potęgę z tego względu, że po prostu ludzie podczas COVID-u dużo więcej czasu spędzali przed telewizorami, przed ekranami komputerów, przed tabletami, dużo więcej jakby zyski firm streamingowych związanych czy to z oglądaniem filmów takich jak Netflix czy Disney Plus wystrzeliły w górę i dlatego też myślę, że to jest jakby główny powód tego, że zatrudniano w tamtym momencie na potęgę. Ja nie ukrywam, że ja byłem jedną z osób, która była beneficjentem tej sytuacji. Otóż ja wskoczyłem do branży w roku 2020, czyli COVID w pełni i jak najbardziej przyznaję się do tego, że ta sytuacja ułatwiła mi wejście do branży IT. Zdecydowanie tak. Natomiast myślę, że jak na to spojrzeć, zadziałały tu takie tak naprawdę normalne prawa popytu i podaży, prawda? Czyli zwiększył się popyt na usługi firm informatycznych, takie jak Netflix, Facebook, Instagram, dużo więcej ludzi zaczęło spędzać czas w internecie, firmy zaczęły zatrudniać, no i zadziałały tutaj normalne prawa rynkowe popytu i podaży i zaczęło się zatrudniać programistów na potęgę. W momencie, w którym skończyliśmy czasy COVID-u, popyt na usługi programistów znacznie zmalał z tego względu, że ludzie zaczęli wracać do swojego normalnego trybu pracy, ludzie zaczęli wychodzić z domów, przestali mieć tyle czasu, przestali spędzać tyle czasu przed ekranami, przed telewizorami i zaczęto po prostu spędzać czas tak, jak spędzano go przed COVID-em, przed tym boomem na programistów ostatnim, który mieliśmy i dlatego też wielkie firmy, widzimy teraz trend, który trwa nawet do dzisiaj, wielkie firmy zwalniają pracowników. Natomiast jakich pracowników zwalniają te wielkie firmy? Otóż jeżeli przyjrzycie się statystykom, to w większości są to osoby związane z, czy to właśnie z marketingiem, czy z rozwojem produktu. Oczywiście jest tam też część dobrych inżynierów, natomiast jest to normalne, tak? Zadziałały tutaj prawa popytu i podaży, usługi jakby popyt na usługi zmalał, dlatego też nie potrzebujemy tak wielu programistów, nie potrzebujemy tak wielu wykonawców naszej aplikacji, dlatego też zwalniamy, tniemy koszty. Dodatkowo fakt, że inflacja i sytuacja w Europie związana z wojną na Ukrainie też nie ułatwia tego wszystkiego firmom, też nie ułatwia inwestowania firmom w nowych pracowników, dlatego też jest jak jest na dzień dzisiejszy na rynku. Natomiast żeby nie było tak nieprzyjemnie, żeby nie było tak mało kolorowo, to teraz przedstawię mój punkt widzenia na tą całą sytuację. Jeszcze zanim do tego przejdziemy, jeszcze o jedną ważną rzecz chciałem zahaczyć, związaną właśnie z tą negatywną stroną zdobywania swojej pierwszej pracy w branży IT w dniu dzisiejszym, mianowicie AI, Devin i wszystko to, co wszyscy straszą dookoła, że zabije naszą branżę, ukradnie nam pracę i już nikt z nas nie będzie miał co robić, nie będziemy potrzebni i możemy się zająć sadzonek gdzieś tam w ogródku za domem, jeżeli już zdążyliśmy się dorobić swojego domu w branży, tak? Mój punkt widzenia na temat AI i tego, w jaki sposób AI zmienia pracę nas, programistów, to, że zmienia, jest faktem
niezaprzeczalnym. Myślę, że korzystanie z large language models tak zwanych, czyli z dużych modeli językowych, staje się nieodzowną częścią pracy nas programistów w codzienności. Ja przyznaję, że głównie korzystam z tych modeli w swoich prywatnych projektach, natomiast też pracy komercyjnej zdarza mi się zbrainstormować jakieś rozwiązanie. Jeżeli mam już gotowy jakiś komponent, to bardzo często odpytuję taki model AI, zadaję pytanie związane z tym, czy można jeszcze coś ulepszyć w tym kodzie, czy można ten kod w jakiś sposób zrefaktorować. I jakby traktuję to jako taki code buddy, który gdzieś tam jest koło mnie, siedzi i w każdej chwili może mi podpowiedzieć, może mi podać jakieś tipy, jak mógłbym ulepszyć swój kod. Natomiast wracając do tematu, czy AI zabiera pracę nam programistom? Moje zdanie na ten temat jest takie, że nie. Dlaczego? Już wam mówię. Ja, wchodząc do branży, też byłem osobą totalnie zieloną, tak? Ja też, zmieniając branżę z branży samochodowej na branżę IT, musiałem uczyć się wszystkiego od nowa. Musiałem uczyć się, co to jest HTML, co to jest CSS, co to jest JavaScript. Musiałem uczyć się zagadnień związanych z REST API, GraphQL API, z bezpieczeństwem sieci internetowej, z tego, w jaki sposób działają domeny, w jaki sposób działają serwery, jak to wszystko jest ze sobą połączone, jak to się dzieje, że wołamy adres i dostajemy stronę internetową. To się na dzień dzisiejszy nie zmienia i to wszystko jest wymagane od was jako osób, które chcą zdobyć swoją pierwszą pracę w branży IT. I to się nie zmieniło od tamtego czasu, w którym ja się dostawałem do branży podczas COVID-u. Oczywiście popyt na pracowników jest mniejszy, natomiast kogo szukają na dzień dzisiejszy firmy? No, firmy szukają osób, które konkretnie potrafią rozwiązywać problemy, tak? Czyli to jest najważniejsza umiejętność, która jest potrzebna do tego, żeby dostać swoją pierwszą pracę, bo w czasach, jakie są dzisiaj, kiedy firmom opłaca się mniej inwestować w pracowników, ryzykować swój kapitał, swoje pieniądze w nowe osoby, bardzo ważne jest to, żebyś ty jako osoba, która chce zdobyć swoją pierwszą pracę, przekonała przyszłego pracodawcę do tego, że podołasz danemu zadaniu i rozwiążesz dany problem. Podam ci na moim przykładzie. Otóż ja, pomimo tego, że były czasy COVID-u, że było łatwiej dostać swoją pierwszą pracę wtedy, bo popyt na pracowników, na nowych pracowników był dużo większy niż dzisiaj, to myślę, że swoją pierwszą pracę wygrałem głównie poprzez to, że pokazałem, jak duży zapał mam do tego, co robię. Jak duży zapał mam do tego, że kocham rozwiązywać problemy, uwielbiam zmierzyć się z wyzwaniami codziennie, uwielbiam uczyć się nowych rzeczy i nie bałem się mówić tego, że nawet jeżeli dzisiaj czegoś nie wiem, to daj mi 1-2 dni i usiądziemy i porozmawiamy sobie na ten temat jak równy z równym. I te takie trochę, Anglicy nazywają trochę koki zachowanie, czyli takie trochę pewne siebie, z drugiej strony pokazujące, jak wielką pasję miałem do programowania, jak najbardziej pomogły mi zdobyć swoją pierwszą pracę w branży IT. I ta pasja jest we mnie do dzisiaj. I to moi współpracownicy cały czas mówią. Jeżeli są jakieś feedback Gesprecie tutaj w Niemczech, czy jakieś interview, gdzie dostajemy feedback od naszych pracowników czy współpracowników, to jest jedna rzecz, która przewija się za każdym razem, to, że Daniel robi zawsze ekstra step do przodu, i to, że Daniel jest zafascynowany codzienną pracą w branży, tak? Czyli czy ludzie mają przyjemność tego, że przebywają ze mną, że pracują ze mną, bo zawsze mam ochotę poznać więcej, bo zawsze mam ochotę zrobić ten ekstra krok, zadać ekstra pytanie, poddać pod wątpliwość jakieś rozwiązanie, które ktoś nawet bardziej doświadczony ode mnie zaproponował, ale zawsze staram się szukać tego, żeby nie tylko ja był beneficjentem, jeżeli chodzi na przykład o peer review w naszej firmie, tylko też inni, którzy biorą udział w takim review, żeby też byli beneficjentami tego całego procesu. I myślę, że to jest cecha bardzo pożądana dzisiaj przez pracodawców. To u mnie to się objawia pasją do programowania. Ja uwielbiam po prostu programować, tak? I ja nie mam z tym problemu, żeby siedzieć 12-15 godzin dziennie. Teraz też ostatnie 2-3 tygodnie wchłoną mnie po prostu mój kanał i moja platforma związana z kursami. I też cały czas siedzę, koduję sobie tą platformę i nie czuję, jakbym pracował. To jest dla mnie przyjemność. To jest coś, w jaki sposób ja uwielbiam spędzać czas. I myślę, że tego poszukują dzisiaj pracodawcy. Pracodawcy poszukują osób pozytywnie nakręconych programowaniem. Jeżeli jesteście nowi w branży, jeżeli jeszcze nie mieliście swojej pierwszej pracy, to musicie postarać się o to, żeby przede wszystkim pokazać tą cechę, która sprawia, że chce się z wami pracować, że jesteście osobami,
Być może na dzień dzisiejszy technicznie odstajecie, natomiast technicznie umiejętności jest bardzo łatwo komuś przekazać. Gorzej jest z umiejętnościami miękkimi, gorzej jest z pasją, z wewnętrzną pasją do programowania, bo znam wiele osób, które programują, ale programują tylko wyłącznie dlatego, że jest to wygodne, że już się zasiedzieli w danej branży i jest jak jest, dobrze zarabiają dobre pieniądze przez to, że są doświadczeni, że mają tytuł seniora i dalej jakby ciągną ten wózek. Natomiast jakby miejsce jest dla wszystkich na rynku. Natomiast na dzień dzisiejszy, w momencie, w którym ten rynek jest cięższy, w którym popyt jest dużo mniejszy niż był zawsze, myślę, że dużo więcej miejsca, przestrzeni jest dla osób, które realnie potrafią rozwiązywać problemy, a te osoby mają jedną wspólną cechę. One nie boją się wyzwań i one nie boją się uczyć nowych rzeczy i one zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo wiele nie wiedzą, ale zdają sobie sprawę z tego też, że są w stanie przeskoczyć każdą przeszkodę, która zostanie na nich rzucona, tak? Odpowiednim zaangażowaniem, odpowiednim podejściem są w stanie przeskoczyć wszystko, co zostanie na nich rzucone w pracy. I teraz do tego, co ja myślę na temat zdobywania swojej pierwszej pracy na dzień dzisiejszy i tego, w jaki sposób ja podchodziłbym dzisiaj do zdobywania swojej pierwszej pracy. No, nie ukrywajmy, że dzisiaj rynek stał się rynkiem pracodawcy, nie pracownika, jak to było w czasach COVID-u. Czyli dzisiaj to warunki dyktują pracodawcy. I to, że w ogłoszeniu jest napisane, że pracodawca szuka seniora z 10-letnim doświadczeniem, okej, ale czy to macie przestraszyć przed tym, żeby aplikować, żeby spróbować swoich sił i żeby pokazać, jaką jesteś osobą? Myślę, że jak najbardziej nie. Ja nigdy nie podchodziłem do ogłoszeń w taki sposób, że patrzyłem, okej, to jest stanowisko seniorskie, to jest mid, to jest junior. Głównie patrzyłem na technologie, w których dana firma pracuje, tak? Jeżeli się aplikowałem do jakiejś firmy, patrzyłem na technologie, w których dana firma pracuje i co dana firma robi, czy to, co dana firma robi, czyli jakby filozofia danej firmy, czy ona w jakiś sposób rezonuje z moim stylem bycia, z moim sposobem życia i czy to w jakiś sposób rezonuje z tym, w jaki sposób ja funkcjonuję na tym świecie. To było podstawowe kryterium zawsze tego, gdzie aplikowałem do swojej pierwszej pracy. I zdarzało mi się też aplikować na pozycje midowe na początku, nie tylko na juniorskie i wbrew pozorom właśnie z ogłoszenia, w którym było napisane, że szukają programisty z 3-letnim doświadczeniem, z tego ogłoszenia ja dostałem swoją pierwszą pracę, nie mając jeszcze żadnego doświadczenia na tamten moment. Dlaczego? Otóż dałem szansę poznać swoją osobę tej drugiej stronie, tak? Nie zważałem na to, co jest napisane w ogłoszeniu, że ktoś wymaga tam 5 czy 10 lat doświadczenia, tylko patrzałem na to, co jest wpisane tym drobnym druczkiem, czyli jeżeli ktoś, firma pisze, że wymaga 5-10 lat doświadczenia, możesz to rozumieć przez to, że to nie musi być konkretnie 10 lat czy 5 lat doświadczenia, natomiast musisz posiadać konkretne umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów na konkretnym poziomie, na który ogólnie mówimy mid, senior, junior, tak? I ogólnie, jeżeli czujesz się osobą na siłach, które jest w stanie rozwiązywać problemy na już, nie wiem, na etapie juniorskim, średnio juniorskim, wczesno-midowym, no to kto broni ci aplikować na stanowisko midowe, czy na przykład na jakiegoś tam po prostu młodszego seniora? Nikt nie broni aplikować na takie stanowiska z tego względu, że i tak prawdopodobnie twoja osoba zostanie dogłębnie sprawdzona i tak prawdopodobnie, jeżeli ktoś będzie chciał dać ci szansę, to ci ją da i jeżeli ktoś już da ci szansę, to wtedy jest wszystko leży w tobie, jak ty tą szansę wykorzystasz, w jaki sposób pokażesz się jako osoba, która jest pozytywnie nakręcona programowaniem, osoba, z którą się pracuje dobrze, która jest pozytywnie nastawiona do życia, do świata wokół siebie, z takimi osobami chcemy pracować, tak? I programowanie to jest teamwork. To nie jest jasne, że są osoby, które są freelancerami, ale w większości, jeżeli idziecie do pierwszej pracy, to ja raczej radziłbym szukać miejsca, w którym możecie pracować z innymi programistami, z tego względu, że wasza nauka wzrośnie bardzo znacząco przez to, że codziennie będziecie zderzać się z innymi punktami widzenia, z innymi umysłami i będziecie na procesach review swojego kodu najwięcej będziecie dostawać feedbacku, krytyki i tego, z czego najwięcej możecie wynieść dla siebie jako osób początkujących w branży, tak? I myślę, że dzisiaj też bardzo ważne jest to, COVID się skończył, znowu zaczęły się robić meetupy, znowu zaczęły się robić lokalne spotkania społeczności lokalnych programistycznych. Myślę, że ja na te spotkania uczęszczałem nawet w czasie COVID-u tutaj w Niemczech, jeżeli były organizowane, cały czas na nie uczęszczam, staram się być na bieżąco z branżą. Nawet tylko pomimo tego, żeby nawiązać sobie jakieś kontakty, poznać jakieś nowe osoby, poznać nowy punkt widzenia i
myślę, że to też jest, to się nic nie zmieniło co do tego odcinka, który kiedyś miałem na tym kanale, w którym mówiłem, jak zdobyć swoją pierwszą pracę w branży IT, i tutaj też kontakty, bycie aktywnym w społeczności, udzielanie się społeczności jest jak najbardziej pożądane przez przyszłego pracodawcę, z tego względu, że jeżeli ktoś widzi, że wy macie jakąś aktywność w internecie, czy jeżeli ktoś widzi, widział was na jakimś meetupie, czy robiliście jakąś prelekcję dla początkujących programistów, czy macie jakiś pis na blogu dla początkujących programistów, to nie mówi o was nic innego jak tyle, że wy tym programowaniem naprawdę żyjecie, wy to lubicie robić, tak? I dużo bardziej wolałbym osobę, być może trochę kulejącą technicznie na dzień dzisiejszy, ale jeżeli widzę w niej potencjał, widzę w niej tą iskrę w oku, tak? Widzę ten ogień w oku do tego, żeby działać ciągle, żeby ciągle się polepszać, żeby ciągle próbować studiować nowe dziedziny w branży IT, w programowaniu, żeby ciągle starać się zgłębić tajniki programowania, czy to selektorów w CSS-ie, czy to styled components, czy właśnie sposobów, w jaki sposób stylujemy strony, czy sposobów, w jaki sposób, za pomocą jakich frameworków powinniśmy budować taki typ strony, za pomocą jakiego frameworku powinniśmy budować taki typ strony. To są rzeczy, jeżeli ktoś ze mną dyskutuje na takie tematy, to widzę, że ktoś jest naprawdę pozytywnie zajarany programowaniem, tak? To nie jest przypadkowa osoba i to jest osoba, która, jeżeli ktoś ma w sobie pasję, myślę, że taka osoba jest w stanie przeskoczyć osobę, która swoją pasją i tym wyrobnictwem, tą ciężką pracą codziennie, tak? Tymi godzinami spędzonymi na czytaniu artykułów technicznych, jesteśmy w stanie przeskoczyć każdą osobę, nawet te najbardziej utalentowane, z tego względu, że to się kumuluje w czasie, tak? I pasja, generalnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś ma pasję, to ona nie powinna zanikać. U mnie jest tak, ja już jestem w branży, no, 4. rok i cały czas mogę powiedzieć, że siadając do komputera codziennie rano, odpalając swoją board z ticketami, z feature'ami, które mam zaimplementować, za każdym razem czuję tą samą ekscytację, którą czułem na początku, jak się przyjmowałem do branży IT w 2020 roku. To jest cały czas to samo podekscytowanie tego, żeby zmierzyć się dzisiaj z jakimś problemem, żeby zobaczyć, co tutaj na mnie czeka i w jaki sposób najlepiej mógłbym zaimplementować daną rzecz, tak żeby końcowy użytkownik był jak najbardziej zadowolony, czy tak żeby nawet deweloper, który będzie korzystał z mojego kodu później w przyszłości, też był zadowolony, powiedział, tak, to było przemyślane, tutaj dobrze napisane i to się właśnie fajnie, czytelnie czyta i mam nadzieję, że rozumiecie mój przekaz dzisiejszy, jakby nawet to, jeżeli nie jesteście jakoś specjalnie socjalnie uzdolnionymi osobami, to możecie próbować innego mianowicie podejścia, mianowicie możecie próbować budować swój produkt, swoje rozwiązanie, które udostępnicie za darmo jakimś osobom, które rozwiąże jakiś codzienny problem ludzi wokół was, tak? Jest bardzo dużo takich problemów, które możecie spróbować rozwiązać. Jakaś automatyzacja prosta, jakieś sortowanie maili czy cokolwiek. Już pokazujecie, że jesteście zainteresowani techniczną stroną naszego życia codziennego w społeczeństwie. I nawet jeżeli jakby na rozmowie rekrutacyjnej możecie powiedzieć, że zrobiliście coś, co jest wykorzystywane przez kogoś, jest to już jasny sygnał dla kogoś, dla jakiegoś rekrutera, dla kogoś, kto pracuje w jakiejś firmie, że wy jesteście osobami, które lubią rozwiązywać problemy, które lubią ułatwiać życie innym ludziom na tym świecie. I to jest jedna z cech, które jest cechami pożądanymi dla programistów w dzisiejszym świecie, tak? I zbudowanie aplikacji, która jest wykorzystywana przez inne osoby, jest niezwykle trudna dzisiaj, dlatego myślę, że coraz większą rolę też odgrywają kontrybucje do innych aplikacji, do projektów open source'owych, które możecie przecież robić od siebie z domu. Mamy internet, mamy laptop, jeżeli uczymy się programować, możemy też zacząć kontrybuować, możemy pisać proste dokumentacje do jakichś projektów open source'owych, możemy poprosić osoby, które się jakby są maintainerami tych projektów, do to, żeby kontrybuować, żeby dały nam instrukcje do tego, w jaki sposób możemy kontrybuować, w jaki sposób możemy się udzielać w takim projekcie. Możliwości jest mnóstwo i myślę, że takie przesłanie, z którym chciałbym was dzisiaj zostawić po tym odcinku, bo trochę się rozgadałem, to jest to, że żeby nie słuchać tych wszystkich podszeptów, że oj, branża IT się kończy, oj, AI zabierze na naszą pracę, oj, Devin powstał i zaraz zacznie wszystko kodować z góry na dół. Bullshit, powiem wam, bullshit, moje zdanie jest takie, że
Oczywiście, że jest trudno, oczywiście, że było trudno 4 lata temu, oczywiście, że było trudno 10 lat temu dostać się do branży, bo jest to branża dla osób, które lubią rozwiązywać problemy, które lubią przebywać z kodem, które lubią rozmawiać za pomocą kodu z komputerem i myślę, że jeżeli ktoś jest pozytywnie nakręcony programowaniem, jeżeli ktoś naprawdę tak wewnętrznie to lubi robić, to branża takich osób potrzebuje. Myślę, że potrzebujemy więcej ludzi, którzy robią swoje, wykonują swoje zawody z pasją, niż tych, którzy wykonują swoje zawody tylko i wyłącznie dlatego, że muszą je wykonywać, albo tylko i wyłącznie dlatego, że są one dobrze płatne. Nie. Ja jestem zdania, że potrzebujemy więcej kasjerek, bo są kasjerkami z pasji, potrzebujemy więcej śmieciarzy, bo są śmieciarzami z pasji, potrzebujemy więcej lekarzy, bo są lekarzami z pasji, potrzebujemy więcej nauczycieli, bo są nauczycielami z pasji i potrzebujemy więcej programistów, bo programują z pasją. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to zostawi wam troszeczkę pozytywnego spostrzeżenia na ten temat. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!